Dziękuję panie marszałku, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Chciałbym w tym oświadczeniu zwrócić uwagę na temat służb specjalnych. Obecna sytuacja na granicy to również teatr zmagań, rywalizacji służb specjalnych. Zresztą przez miniony rok co najmniej kilka razy temat służb specjalnych stawał w debacie publicznej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę i konieczność przeprowadzenia reformy tychże służb. Eksperci znający się na rzeczy mają świadomość, że taka reforma jest potrzebna. Natomiast w debacie publicznej wątek ten nie pojawia się od wielu lat. Ostatnia reforma służb specjalnych wojskowych była 15 lat temu, cywilnych 19 lat temu. I od tamtej pory jakoś powrotu do tego tematu nie ma. Żeby uaktualnić strukturę służb, ich system do wyzwań, jakie są dzisiaj. Niestety mamy w dużym stopniu ten system dopasowany do lat 90. i nie do końca zreformowany, bo brakuje tak ważnej rzeczy jak Centrum Analitycznego przy rządzie. Obecny system jest nieefektywny, następuje często dublowanie kompetencji, no takim wyraźnym tego przykładem są sprawy korupcyjne, gdzie potrafi się tym zajmować i ABW, i CBA, i też służba policyjna, jaką jest CBŚ. Także jest marnotrawienie środków, zresztą narażanie też funkcjonariuszy na niepotrzebne ryzyka. Jest ryzyko upolitycznienia służb. No mamy obawę jakby historyczną o upolitycznianie służb. Tutaj odpowiedzią z pewnością byłaby kadencyjność szefów służb, umocnienie ich pozycji w roli po prostu w misji i służbie kierowania właśnie daną służbą specjalną i dałoby odporność na polityczne naciski, polityczne sugestie, podpowiedzi i oczekiwania bieżącej tej, wcześniejszej czy następnej władzy. Po prostu tak to powinno wyglądać. Palącym problemem jest brak silnego kontrwywiadu. To jest palący problem. Jest potrzebna reorientacja zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, być może ze zmianą nazwy. W każdym razie sprawy dochodzeniowo-śledcze, sprawy kryminalne to nie jest to, czym powinna zajmować się najważniejsza służba specjalna zajmująca się kontrwywiadem polskim. No i mamy z tym do czynienia, że po prostu przez mnogość zadań, przez mnogość jakby frontów, które obsługuje ABW, ten najważniejszy, czyli zwalczanie obcych wywiadów, raczej nie należy uznać, że jest obsługiwany w sposób zadowalający, jeśli chodzi o państwo polskie. Powinniśmy mieć pomysł na funkcjonariuszy, którzy już odchodzą ze służby, żeby ich włączyć w system bezpieczeństwa państwa, korzystać z ich doświadczeń i tutaj, żeby dalej mogli służyć Polsce, a nie być narażeni czy na jakąś złą pracę, czy na jakieś pokusy do wykorzystywania swoich umiejętności niewłaściwe. Ponadto zdarzają się nierówności w opłacaniu funkcjonariuszy między służbami. To jest rzecz jedna, ale nawet się zdarzają się w służbach, w zależności czy jest funkcjonariuszem, żołnierzem, czy cywilnym pracownikiem. Za podobną pracę są różne stawki wynagradzania, co nie jest, nie służy właściwie. Potrzebna jest stabilność zatrudnienia w tym sensie, że każdy, kto profesjonalnie się w swoją pracę angażuje, w swoją służbę, to ma pewny rozwój zawodowy bez karuzeli stanowisk związanych z politycznym aspektem. Potrzebne jest otoczenie prawne. W Polsce mamy taką zwariowaną sytuację, że za korupcję są większe kary niż za zdradę stanu, niż za przekazywanie wrażliwych, ważnych, newralgicznych informacji. Konieczne jest polepszenie systemu koordynacji, zadaniowania służb. To też w dużym stopniu leży, tym bardziej jeżeli ministrem koordynatorem jest też minister spraw wewnętrznych. Połączenie tych służb w jednej osobie to gwarantuje niewydolność. Jest nieodpowiednia kontrola służb, na to zwraca uwagę NIK w swoim raporcie, ale również Komisja Parlamentarna Służb Specjalnych ma ograniczone kompetencje
Mamy młodych, zdolnych funkcjonariuszy, patriotów. Ten potencjał jest duży, należy go wykorzystać. Nie powinien być marnowany przez taki przykład, na przykład jak ślubowanie. Agenci wywiadu ślubują przy pomniku światowida, co jest tradycją wprowadzoną jeszcze za poprzedniego systemu, za komuny. No, dla porównania. Dziękuję serdecznie, panie dla porównania pośle. Ostatnie zdanie, panie marszałku. Dla porównania funkcjonariusze służby kontrwywiadu wojskowego ślubują w Muzeum Powstania Warszawskiego, natomiast należałoby ślubować przy kryptach wielkich polskich królów, choćby w Krakowie. Także wzywam do debaty i przygotowania reformy w tym temacie. Jednocześnie obawiam się, że w obecnym rządzie nie ma energii do tej materii. Dziękuję uprzejmie. Myślę, że nie.